I teraz się zastanawiam, gdzie ja tutaj zgubiłem kryształy. Tu jest. Tu jest. Ostatni kryształ. God damn it. Gdzie on jest? No, to było szybkie. Nie, ale serio, gdzie on jest? Pomyślmy przez sekundę. Trzy, okej. Jest cacy. Jeśli chodzi w ogóle o Frozen Frenzy, to moje, że tak powiem, wspomnienie z tego poziomu jest następujące, że często tutaj grałem z moim innym takim spoko też znajomym na Battle Mode z flagami, który również zadebiutował w tej grze. O co chodzi w ogóle z tymi flagami? Chodziło o to, że trzeba było tam w właściwe pole flagę dowieść. Lubiłem bardzo ten poziom i też w ogóle lubiłem grać z innym znajomym właśnie, bo paru znajomych grało w Nitro Karta, to już mogę nadmienić. I z nim akurat właśnie lubiłem bardzo grać w ten poziom też na kryształy. Bardzo w porządku był. Jeden z takich moich ulubionych i szczerze to była taka trasa, która jemu też odpowiadała, więc tym bardziej dobrze. I kurde, znowu, gdzie są te kryształy? God damn it. LOL? 800 sekundy, udało się. O kurde. Okej, dobra, tutaj miałem, że tak powiem, wejście. Ale kurde, udało się. Nice. No dobra, tak więc co mamy zaliczone? Czas na Desert Storm. Oczywiście, że na hardzie, no bo na jakim innym poziomie trudności mógłbym grać? No raczej nie na medium, ani tym bardziej na easy. Zobaczymy, co Desert Storm przyszykuje. Bo szczerze powiedziawszy, mam teraz pewne wątpliwości. Czemu mam wrażenie, że tutaj dadzą czas, nie wiem, równo minutę, tak jak w przypadku Frozen Frenzy? Ale co do Desert Storm, to jest chyba, z tego co dobrze wiem, jeden z ulubionych poziomów Mateo. Mateo, pozdrawiam cię serdecznie, tak jak mojego widza Zero, o który tam napisał, że fajnie byłoby, gdyby cię pozdrowić. Więc pozdrawiam cię, Zero. Minuta 34, to jeszcze nie jest aż tak źle, tym bardziej, że ta trasa jest dosyć długa. I muzyka z tej trasy... A, właśnie, zapomniałem! Każda z tras Nitro Karta ma soundtrack z poziomów z normalnych z Nitro Karta, czyli na przykład Temple Turmoil to był soundtrack z Jungle Boogie, Frozen Frenzy to był Meteor Gorge, ta trasa to jest Thunderstruck i Magnetic Mayhem, czyli ostatnia trasa, jeżeli chodzi o czwarty świat Techni. Bo tak, Magnetic Mayhem pochodzi z świata Techni. To będzie soundtrack z... Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że za Electron Avenue. Tutaj nie pamiętam niestety. Bo Magnetic Mayhem to jest taki poziom, o którym trochę zapomniałem. Ale w tej gierce również pojawił się ekskluzywny poziom, który nie pojawił się w Nitro Karcie. Czyli Terra Drome. Który tak naprawdę to... Który jest Tiny Temple, który tak naprawdę został zremiksowany, tak szczerze. No to jest Tiny Temple, tylko że zremiksowane na potrzeby ekskluzywności. Hehe. Jak to dobrze sobie wytłumaczyłem. Albo jak to bardzo źle wytłumaczyłem. Kurde, nie udało się. Coś czułem, ja wiem chyba nawet gdzie nie zdobyłem te kryształy.
14 tysięcy na 17 tysięcy. Chcę dzisiaj wbić gold tier. Nie, ja wbiję dzisiaj gold tier. Nie ma takiej kurde opcji, że nie. Ale w sumie, ponieważ to jest taki bardziej już luźniejszy odcinek i raczej luźniejsza seria, sesja, przepraszam, to może sobie chwilowo, póki nie ma żadnych ciekawostek ani żadnych takich, nie wiem, nawiązań do czegoś, jakkolwiek to brzmi, to porozmawiamy sobie na jakieś randomowe tematy. Znaczy też związane z Crashem, rzecz jasna. Generalnie powiem wam szczerze moją chwilową opinię na temat Grand Prixa numer 2. Bardzo mi się podoba Back in Time. Szczerze jest 100 razy nawet lepszy od pierwszego Grand Prixa, ale to raczej było dosyć pewne, że drugi sezon będzie lepszy od pierwszego. Tak zwykle jest w takich gierkach. No, może nie zawsze, ale zwykle. Okej? Okay? Podkreśliłem to, że zwykle. Nie zawsze, ale zwykle. I właśnie w tym przypadku tak samo jest. Jedyne, co jest dla mnie bardzo niepotrzebnym takim elementem, który mógłby zostać pominięty, bo rozumiem, że nawiązania do Crasha Trójki, ale szczerze postaci Baby są moim zdaniem takie bezużyteczne trochę. I tak, Baby T jest okej. Baby Crash i Baby Coco nie. I tam Baby Cortex i Entropy, których póki co jeszcze nie ma. Powiecie do mnie, ale Pomidor, nie musisz grać tymi postaciami przecież. I to jak najbardziej jest prawda. Ale wyrażam zdaniem, bo widzę, że zostało to dodane, więc patrzę, co zostało dodane i na dobrą sprawę zwracam na takie rzeczy uwagę. Za chwilę oczywiście dokończymy moją gadkę, tylko skupmy się teraz na ostatnim poziomie z Nitro Karta, czyli właśnie wspomniany Magnetic Mayhem, poziom pochodzący ze świata numer 4, czyli Techni. Dla przypomnienia, Techni to był świat, który był taki bardzo komputerowym, jeżeli mogę to tak powiedzieć. Taki bardzo, na pewno nie laboratoryjny, chociaż w zasadzie można to tak powiedzieć, ale to jest taki bardzo mechaniczny świat, gdzie roboty i te sprawy. No, w końcu boss Techni to jeden wielki robot. No może nie wielki, ale robot. Czyli Giri. Swoją drogą Giri śmieć. To jest między innymi gospodarz tego oto świata. Czyli świata Techni i w zasadzie tego poziomu. A my przejdźmy do grania w Baby T. I ciekawostka odnośnie Magnetic Mayhem jest następująca. Ten poziom znajduje się pod Electron Avenue. A w Japonii Magnetic Mayhem nazywa się Squashing Factory Arena. Wracając teraz do tego, co chciałem kontynuować. Rozumiem, że możecie mi powiedzieć, że ale nie musisz grać tymi baby postaciami pokroju Baby Coco, Baby Crash i może potem Baby Cortex i Baby Entropy. I tu ponownie jest prawda. Nie muszę nimi grać. Ale komentuję to, co widzę. Zagrałem sobie parę razy tymi baby postaciami. I okej. Pomyliłem się odnośnie tego, że powiedziałem tam w materiale o CTR-ze. Wiecie, jak pojawił się Grand Prix drugi. Że będą prawdopodobnie mieli takie same staty, co ich wersje dorosłe. Okej, z tym przyznaję się, że się pomyliłem, bo tak nie jest. Ale nie powiem, że nie. Grałem sobie trochę nimi i uważam, że ich gameplay jest bardzo zbity. To jest, nie wiem, jak mam to określić inaczej słowami. Po prostu ciężko się nimi gra. Plus, no, podtrzymuję to, że jak dla mnie to są niepotrzebne trochę postacie, że tak jakby twórcy za bardzo tutaj inspirują się tak jakby tym trochę gorszym elementem z Mario Karta, bo ja uważam osobiście, że dodanie baby postaci to jest trochę taki gorszy element Mario Karta, bo to pierwotnie się właśnie w tej gierce pojawiło. Że tam do tych wyścigów całych Mario Kartowych dodali te baby postacie, które tak jakby są podobne do ich dorosłych wersji, tylko z tym, że są dzieciakami i tyle. Gdzie zgubiłem kryształ? Nie mam zielonego pojęcia. Nie chcę wyjść na jakiegoś hejtera czy coś, bo znaczy to, że hejcę je, okej.
to jest po części bycie hejterem i nawet bardzo. Bo szczerze powiedziawszy, no uważam, że to jest bez sensu trochę. Że szczerze powiedziawszy, na miejsce tych baby postaci mogliby dodać jakieś dwie inne postacie i problem z głowy. Bo nie to, żebym, wiecie, że mam coś do tego, że w ogóle Binox inspiruje się konkurencją, bo na dobrą sprawę inspirują się tym, co Nintendo dodało w swoim Mario Karcie. Bo naprawdę, nie mam nic do tego, że twórcy inspirują się konkurencją. Ale na dobrą sprawę, czy jest to w ogóle potrzebne, czy w ogóle jest jakiś z tym sens? No bo okej, możemy sobie powiedzieć tam, że nie wiem, no fabuła Prehistoric Playground może być też taka, że nie wiem, że pojawił się, kurde, Entropi, który chciał, nie wiem, zaszpanować sobie, że łohoho, co ja to nie potrafię. I przypadkowo wysłał wszystkich w przeszłość, dlatego mamy takie postacie jak Baby Cortex, Baby Crash, Baby Coco i tam Baby Entropi, bo sam siebie też przy okazji odmłodził i to dosyć bardzo. Ale na dobrą sprawę, czy to jest naprawdę potrzebne? No tak szczerze, nie lepiej w to miejsce dać jakieś, nie wiem, inne postacie, a nie te same postacie tylko w ich odmłodzonej wersji i proszę bardzo, miejcie co macie tutaj i nie narzekajcie, bo inaczej, nie wiem, tupniemy na was nogą i tyle. Nie to, żebym się czepiał, ale mówię, wyrażam swoją opinię. Jak dla mnie te postacie są trochę bezużyteczne. I tak, fakt, że można mi powiedzieć, że nie muszę nimi grać, jest jak najbardziej przyjmowany z mojej strony. Ale z drugiej strony, komentuję to, co widzę. A jako, że widzę, że te postacie zostały dodane, to je komentuję w tym momencie. I to jest oczywiście kwestia gustów i guścików, bo inni mogą powiedzieć, że się ze mną nie zgadzają, bo uważam, że dodanie ich jest bardzo fajne. Okej. Rozumiem, szanuję, że macie inną opinię ode mnie. Ale też spróbujcie uszanować to, że mam też inną opinię od was. Niekoniecznie muszą mi się te postacie podobać, niekoniecznie muszę się z tym zgadzać. Oczywiście, jestem nastawiony, że haha, fajnie, że dodali postacie. Ale czy naprawdę muszą być to baby postacie? Znaczy jeszcze jestem w stanie zrozumieć Baby T, bo bądźmy sobie szczerzy. On nie pojawił się w CTR-ze normalnym jako postać grywalna, więc pojawienie się go tutaj, no, jest fajne. To raczej każdy powie, kto grał Crasha Trójkę i Crasha Trójkę Insane i Crasha Trójkę Zwykłego, to praktycznie prawie, że każdy powie, że fajne jest to, że dodali tutaj tą postać między innymi. Ale naprawdę, po raz kolejny zadam to pytanie, czy potrzeba nam Baby Cortexa, Baby Crasha, Baby Coco, Baby Entropiego i Baby coś tam jeszcze? Nie, to chyba tylko te cztery. Czy nam potrzeba naprawdę Baby Coco, Baby Crasha, Baby Cortexa i Baby Entropi? Serio? No bo ja się staram zrozumieć to. Ja się staram tak jakby spróbować zrozumieć ideę tego, dlaczego one są. Ale dobra. Magnetic Mayhem mamy zaliczone i swoją drogą był to też poziom, który za dzieciaka zagrywałem się ze znajomym właśnie w trybie multiplayer. Gdzie żeśmy się tutaj i naparzali, i zbierali flagi, i jeszcze inne cuda niewidy. No dobra. Mamy już zaliczone tak naprawdę 4 poziomy z Nitro Karta, więc nadszedł czas na Terradrome. Ostatni poziom, jeśli chodzi o fioletowe poziomy z Nitro Karta. Więc let's go! I tak od razu mogę nadmienić, że Terradrome w Japonii oznacza Secret Arena of Terra. Czyli na dobrą sprawę to jest sekretny poziom w Terze. No nieźle. I to, no, wydaje mi się, że gdyby twórcy mieli gdzieś postawić ten poziom, to postawiliby 2 fioletowe poziomy w Terze, bo na dobrą sprawę sami widzicie, że jest tutaj ten cały posąg Tainiego, który pojawił się również w Tiny Temple, które również sobie dzisiaj zwiedzimy. Ale mówię, no kurde, no szczerze, fajnie, że pojawił się tutaj, bo ten poziom z tego co wiem jest dosyć ekskluzywem, bo przynajmniej w Nitro Karcie nie pamiętam, żeby się pojawił, a jak się pojawił, to tylko w trybie Battle i raczej nie pojawił się w
gdzie ta, raczej w Nitrokarcie w ogóle nie było chyba czegoś takiego, że można było sobie wybrać takie challenge kryształowe, tylko jak już to były battle mode. W sensie wiecie, battle mode i tyle. I w battle mode można było grać ewentualnie w ten poziom. Ale szczerze w Nitrokarcie sobie nie przypominam, żeby ten poziom był. Mogę się mylić, bo ja dawno grałem w Nitrokarta, więc tutaj moja, że tak powiem, wiedza jest bardzo ograniczona. Znaczy dobra, powiedzmy, że niedawno, no bo robiłem całą drogę do Nitrofielda, no ale myślicie, że ja pamiętam? Ja mam sklerozę, jeżeli chodzi o takie typu rzeczy. Poza tym, jak grałem sobie tak o, to też nie przypominam sobie, żeby ten poziom był. I zrestartujemy sobie go. W sensie, żeby nie było, powiedziałem to trochę po fakcie, więc żeby nie było, że ktoś pomyśli, że to jest, nie wiem, desync audio czy coś. Muszę na takie niestety rzeczy zwracać uwagę, tak też dla siebie, dlatego że potem są komentarze pokroju, że nie wiem, audio jest desynchronizowane czy coś, a to nie jest prawda. Nie jest prawda, dlatego że audio normalnie leci, no. Okej. Okay. Zjeżdżamy w dół i w ogóle muzyka to jest z Tiny Temple. Ta, która teraz leci w tle. Ale to było raczej do przewidzenia, biorąc pod uwagę, że ten poziom ma posąg Tiny'ego i inspiruje się bardzo Tiny Temple, tylko że w wersji takiej bardziej kryształowej. Myk, myk, myk. Nie, ten poziom mi się bardzo podoba. To jest taki bardzo fajny, ekskluzywny poziom, moim zdaniem. I proszę bardzo, challenge kryształowe mamy już zaliczone. Dziękuję za uwagę. Teraz możemy skupić się na CTR-ach. W trasach z Nitrokarta, rzecz jasna. Więc jak widzicie, opuściliśmy sobie już teraz Crystal Challenge. Inaczej czas na CTR Challenge. I omijamy sobie wszystkie poziomy z CTR-a, tak więc tutaj już na samym miejscu możemy pożegnać te CTR-owe poziomy, tak więc dobranoc wam wszystkim, miło było was poznać. I nadszedł czas na poziomy z Nitrokarta. I jeden z nich to jest właśnie pierwszy poziom z całej gierki. W sensie masz do wyboru, tak jak to było w Team Racing, albo Inferno Island będzie twoim pierwszym poziomem, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kampanii Adventure, albo Jungle Boogie. Ale ja lubię sobie zaczynać właśnie od tego poziomu, więc Inferno Island będzie jako pierwsze. Tutaj wam się pojawi japońska nazwa tego poziomu, czyli Hoti Inferno Island. A my wybieramy sobie, rzecz jasna, postać Baby T. I let's go! Ciekawostki. Wprowadzono księżyc Velo, który oryginalnie był w hubie. W hubie, wiecie, w Terze, który nazywa się Terra, oraz wprowadzono kulę ognistą spadającą z wulkanu, nie wspominając o zniszczonym statku Nitrusa Oxida, który zastępuje statek piracki. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Poziom ten był często nazywany jako Crash Cove Reimagining, ale teraz ciężko będzie go tak nazwać, bo oryginalnie poziom dział się za dnia, a tutaj dzieje się w nocy. Dokładnie tak. I to są wszystkie ciekawostki, jeśli chodzi o Inferno Island. Mamy prezentację tego poziomu. Jestem ciekaw, gdzie tutaj będą literki CTR. Prawdopodobnie w takim samym miejscu jak literki... No, z Nitrokarta. Mamy tu literkę C, która była. O, i statek. Elo. Sorki, że jestem tak cicho, ale chciałem, żebyście się trochę wsłuchali w soundtrack, który tam sobie leci teraz. Bo naprawdę soundtrack z Inferno Island jest wyrąbisty. Oj, mam warp pada. Aj, nie bądźcie zbytnio do przodu za bardzo, bo z tego co wiem, na hardzie w zasadzie, to
z takich power-upów jak właśnie Warp Pod czy zatrzymywacz czasu, a raczej spowalniacz czasu, to wszyscy mogą korzystać, tak więc komputer również ma do tego prawo. Więc nie bądźcie zmyleni, jak w pewnym momencie nie będziecie wiedzieli, kto użył spowalniacza czasu. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo szczerze ta trasa na hard nie jest jakoś ciężka. Przynajmniej z tego, co ja sobie teraz gram. Serio, ona jest bardzo łatwa i banalna wręcz, mógłbym powiedzieć. Jakbyście się pytali, dlaczego mówię takim spokojnym głosem, to jest dlatego, że mam po prostu dzisiaj taki dzień, że chcę sobie powiedzieć coś spokojnym głosem. Nie chcę troszeczkę żartów na wymuszenie dawać, bo nie na tym polega idea Let's Play, żeby żartować na wymuszenie. Ale jeśli chodzi o wspomnienia z tym poziomem, to za dzieciaka nie miałem w ogóle z nim problemu. I lubiłem bardzo też tutaj grać na trybie multiplayer z moim znajomym. Ło kurde, ale tutaj ten... Ale tutaj dostałem punktów, ja pierniczę, bardzo fajnie. 14 498 na 17 000. Dzisiaj bardziej niż pewne, że uda nam się zdobyć ten skin Fake Crasha i zdobyć już jakby rozpocząć Gold Tier. Change level!